No, podejście agresywne, dzieła sztuki. Do tego w czterech i będą kanały. Główne drzwi. Kanały. Dobra, kanały zostają. A, od razu Enter. Klikamy. I dobra, i zobaczymy. Poziom bez czaszki jest grany. No nie są ludzie zbyt chętni do akceptowania, ale widzę, że nawet pan host to kupił. I pojazd do zmyłki, i wabik, i wszystko. 25% wszystkim daje. To ciekawe, że powiem, bardzo ciekawe. To się nie za często zdarza, że ktoś się dzieli równo 25%. Zapewne albo po prostu, wiadomo, odpalony, albo go na tyle stać, żeby każdemu tyle dać. O, to jest ten salon, którego nikt nigdy tutaj nic nie robi. Nikt tutaj nic nie zaczyna. O, już inny samochód kupił. Okej, czyli samochód pewnie dla zniżki. To ma ten 9. Mówiąc samochód, że mam na myśli, że po prostu kierowca takiego. Bomba przylepna. Oj tak, bomba przylepna. To też nie są najtańsze bronie. O, tutaj za to taka sytuacja, że ten koleś podziękował za 25%. No prosić nie prosił, ale to, że dostaje się 25, no to spoko. Gracz wyszedł. Okej, czyli gościa chyba wywaliło, na to wychodzi. Ten nowszego gościa wyrzuciło. Dobra, to może się poczeka, może uda się z powrotem wbić na ten napad. Dobra, trochę zmieniony skład, ale dalej jest czterech. Zobaczymy generalnie. A, daje z powrotem wszystkim po 25. No, czyli się nie zmienia, tylko są trochę inni ludzie. Dobra, okej. Nikt się nie zbugował, wszyscy się załadowali. No to spoko, no to można wbijać do samochodu, no i z powrotem jazda. Teraz już nikt mu nie ustawił waypointa, ale może będą rzucać ładunki. Nie, powstrzymują go. Czy nic by się nie stało, jakby rzucił, tak szczerze. Zobaczcie, no nie ma takiej opcji, że cokolwiek by się stało, ale trochę marnuje je. Zawsze można je w inny sposób wykorzystać. O, patrzy w mapkę teraz. Spoko, dojedziesz. Chyba. Będę w sumie byś dojechał, ale okej. No nie, no. Już mogłeś jechać na to lewo, no nie musisz jechać tak, jak ci dosłownie ta strzałka. No, tym razem jest fioletowa, no nie żółta. No ale no nie musisz dosłownie jechać, jak ci mówią. To jest mój piąty raz. Który ty jesteś? To jesteś 72. No to spoko. 5 razy to prawie jak weteran na tych napadach. O, ten koleś się chwali, że jest trzeci. Ja odpowiadając na to pytanie, nie wiem. Mogę powiedzieć za to, że jest ponad 120 z randomami odcinków, randomami nagrane. Tam jeszcze wcześniej grałem, nie wiem ile zagrałem tych napadów. Czy już 300 pykło? Może 400 ich zagrałem nawet. Dużo w każdym razie, bardzo dużo. Już nawet liczbę Cayo Perico mogę bardziej podać. Ta liczba Cayo Perico jest, no, setki raczej nie ma. No może 60, 70 na pewno na Cayo Perico jest zagrane. No mniej więcej to zagrałem w tym tygodniu, jak była premia, nie? To bez wątpienia to zagrałem najwięcej. A tak może z 60-70 to zrobiłem Cayo Perico. Z kasyna to może z 300, ja 400 może nawet. Sporo, naprawdę dużo. To jest ten. Chyba dziewiątka miało to. Miało tego mi mućkę, krowę. Jak to nawet też bym słyszał, że ma nazwę. Walimy, nie wiem, szczerze, naprawdę nie mam pojęcia, ile razy zagrałem napady na kasyno. Jako host na pewno więcej niż 100 razy. O, to mogę powiedzieć. Może bym nawet powiedział, że tak ze 150, może nawet zagrałem. Może tak do 150, tak do 200 bym powiedział. Tyle mógłbym potencjalnie zagrać tych napadów. Jako host, nie? No i plus do tego jeszcze jako pomocnik do kogoś, to może też i tyle samo, jak nie więcej. Bardzo dużo. Go! Jeden hack! Super, no. Będziemy hakować drzwi, kładąc ładunki. Ale no, spoko. Ty bodajże masz piąty raz grasz, tak? To ty jesteś? Nie, ty jesteś... Ty grałeś 3 razy, no to ty nie wiesz pewno. On jeszcze nie wie, nie? Się stawia ładunki. W takim razie tam spoko, poradzi sobie. To jest podejście naprawdę dosyć proste. Nie, nie trafiłem. Ty patrzcie, nigdy nikt nie wyciągnął telefonu w ogóle. A, to ja! Ja się trochę spóźniłem. A, tu jest wszystko. Okej, to nie ma co. Tu nie ma co zabierać. Chcę dać im, żeby zabierali po prostu. I tutaj. To jest 3-procentowy haker wzięty. Może. Nie wiem. Pomogę tutaj tym kolesiowi. Będzie też miał kolejny ładunek. Może weźmie, no. Nie mam pojęcia. Ale im pootwieram te drzwi. No może weźmie, no. Nie, no wyszedł. Dobra. Jak wyszedł, no to dobra. No to ja już to zabiorę. Oj, oj, oj. Oj, oj. No ale widać, no, że no, przynajmniej powiedzieli szczerze, no 3 i 5 razy grali ten napad tu. Tylko albo aż tyle razy. To jest ścięte. Nie zabierasz tego. A, zawiesiło ci się? Jeżeli tak, no to ja to szybko zbiorę. Spoko. Ja to zabiorę. Spoko. Mamy czas. Przecież spokojnie, damy radę. Ludzie, spokojnie, spokojnie.
wszystko pod kontrolą. Obrazek jest tylko ścinany ostatni. Jeżeli serio byśmy w czterech nie zebrali wszystkich obrazów, to ja nie wiem, jakby to było, tak powiem. Byłoby naprawdę śmiesznie. I to śmiesznie do takiego stopnia, że turbo śmieszność by wywaliła, nie? Dobra. Ja oczywiście walnę kartę, spoko. Nie, no tak szybko to nie walniemy, bo jest bibup. Ewidentne. Teraz możemy walnąć. Ja szybko nie wyjmuję tej karty. Oczywiście, no nikt się nie będzie ustawiał przy tych szczytnikach. To za trudno, żeby przy tym stać. Dobra. Udało się zebrać wszystkie obrazy, co szczerze to nie było jakimś wielkim wyczynem w czterech, ale prawdopodobnie to był haker 3%. Tylko pan host oczywiście, no wiedział coś, co robić. No to dwójka, no niestety, no nie, ale... No przynajmniej jeden z nich drzwi otworzył, więc chociaż tyle zrobił. Dobra. Piurecik standardowo. Pyk. I lecimy, no coś, no. Only headshot normalnie. Pyk. Jeszcze go powalimy. Ja ogólnie tak powiem, że najlepiej jest zasuwać windą, szczerze. Taki napad. I to dokładnie zrobimy. Zrobił przepustki, więc spoko. Także tak, tutaj na windę mamy odciski palców, więc dałoby radę wejść. No, okej. Okay. Windą jest po prostu prościej, bo na schodach są jakikolwiek przeciwnicy, a na windzie jest czyściuteńko, nie? Nie ma zupełnie nikogo ani niczego, co tu przeszkadza. Tylko no, wiadomo, trochę drzwi tej windy się tną. To jest niestety największy minus windy, ale no już trudno się mówi, no. Jakby no, wszystko ma takie plusy. No nie, pyk, pyk. Dobra, jako tako idzie, tylko żeby... Dalej chcesz zabierać dzienny utarg? No, zabiera dzienny utarg, mimo wszystko na podejście agresywne. No spoko, oni tam mają po 3 i 5 razy, więc... Oni jeszcze nie wiedzą. Oni jeszcze nie wiedzą, że to tak naprawdę jest strata czasu, zabieranie go. Głównie dlatego... Nie opłaca się według mnie zabierać tego na podejście agresywnym. Nie dlatego, bo jest mniej czy coś. Tylko i wyłącznie dlatego, bo i tak stracimy to wszystko, co zbierzemy, nie? Bo podejście agresywne, ciężko się na nim wychodzi jakoś mega dobrze do przodu. Ale jest najfajniejszym podejściem ze wszystkich. Naprawdę, ze wszystkich podejść według mnie jest najfajniejsze. Jakie może być? Gdzie oni poszli? Co oni robią? Że co, ten koleś, walczą z drzwiami? Jeżeli walczycie z drzwiami, no to nieźle wam tam idzie. On ma przycisk taka po środku. Kurde, robotnicy w kasynie przewidzieli takie rozwiązanie, że ktoś może być w środku. Nie zmyślam, tak jest. Czekamy teraz, aż drużyna dotrze. Super, dobra drużyna. Normalnie dotarli na miejsce. Bo i tak, patrzcie, wychodzimy z kwotą 2 343 000 i zapewne... Nie będziemy nawet, pewno będziemy mieli 2200, nie? Tak czy siak. Tak, co prawda można niby wziąć jedny utarg, żeby aż tak wiele niby nie stracić na końcu. Ale w ogólnym rozrachunku, jak chce się najwięcej zarobić, no to idzie się na ciche podejście, no oraz sprytne, co nie? Bo na agresywnym to się najfajniej gra, o tak można powiedzieć. I tyle. No nie... Tam widzę, że koleś idzie... Tamtą drogą. Tamtą, gdzie on idzie, to jest oczywiście najlepsza droga, ale nie w tym miejscu, tak jak oni idą. Tutaj nie wolno, nie musicie skakać, tutaj się szybciej idzie z samego buta, nie? Bez skoków. Bo tam ma bardzo dużo przeciwników do pokonania, więc potencjalnie, nie, że może po prostu padnąć, no trochę się zwiększa. I to jest właśnie tylko ta rzecz, że tam potencjalnie można padnąć oraz wiadomo, trochę więcej spada, ale nie no, 2200 sądziłem, że będzie, na ten moment nic praktycznie nie dostaliśmy, więc no to jest dobre. On oczywiście biegnie sobie na samochody. Dobra, to jeżeli jedziesz na samochód, no to mnie zabierz, bo to są, o to, o, to 7%. Okej, 7%. Dobra, zobaczmy, co oni zrobią. Gdzie pojedzie? Ja no wiem, że on pojedzie pewnie za strzałką, ja po prostu to wiem. Ja bym się zdziwił, jeżeli by on pojechał gdzie indziej. Ani na tunel no nie pojedzie, na helikopter też nie pojedzie. Okej, zobaczmy, co robi druga drużyna. To zrobią drudzy. No na pewno nie jadą na tunel, to jest pewne. Czy pojadą na helikopter? Jeszcze mogą po niego pojechać. Też nie jadą. Okej, czyli uciekamy po prostu autami po żółtej linii, w skrócie. Tak wygląda właśnie napadzik. Będzie ucieczka po prostu po żółtej linii, tak jak prowadzą i tyle. No spoko, no nieczęsto się ucieka takimi samochodami, ale jak się już chce uciekać samochodem, no to no nie w taki sposób. Tam dokładnie nie pamiętam, bo tam jest inna trochę droga, jeżeli chodzi o tamto. Ale ona nie polega na ten sposób, jak tutaj oni jadą. Czy musiałbym się dowiedzieć dokładnie w tamto miejsce, jak wygląda ucieczka. No to akurat, no tutaj tego to nie wiem. Tak szczerze powiem, to akurat nie wiem. Ale tamtych dwóch to akurat, to już jest mi znana droga. Ale mniej więcej z tego, co się tak orientuje, jak to wygląda, to chyba oni z kasyna jadą jakoś po prostu tędy i tutaj chyba jadą tędy po prostu w taki sposób jakoś. Nie wiem no za bardzo, jak to wygląda, musiałbym spojrzeć najlepiej na speedrunna. Bo na pewno na speedrunie już ktoś z nich miał takie coś, więc pewno wiedzą, co zrobić. Tak zgaduję. A tam właśnie jedni, tych chyba Tiffie, oni mają nazwę z kanału, to oni bardzo to speedrunują, można powiedzieć. Czy będą samochody do zmiany? Nie jestem pewien, że pojedziemy po te samochody.
A się zawahał przez chwilę chyba. Nie wiem, o, 30 tysięcy. Jeszcze na premii to jest. Spoko, zawsze jakiś mały niby bonus do napadu z kasyna, co nie? A więc plansza do bingo na dzień dzisiejszy jest to właśnie taka. I po zakreśleniu pól prawie jest bingo, jednakże trochę brakuje jeszcze. Boom. Dobra. Nie odrzucaj go. O, jedna gwiazdka już. Uciekaliśmy z trzema w sumie. Okej, tak razem radę uciec. No, oczywiście. Powiem tak, no koleś. Koleś, co to prowadzisz? Czyli ten Warmestack DK. Powiem ci szczerze tak, nie? Byliśmy pierwsi w tym wyścigu. Bo jak wiadomo, zawsze jest wyścig do kupca. To jest niepodważalna informacja. A jakimś cudem twoją jazdą oni nas jeszcze przegonili. Chyba, że ten tam samochód stuningował i dlatego jest trochę łatwiej tam tym uciec niż tym. No, ale to nie zmienia faktu, że no, trochę jednak jeszcze jest. Bo taka druga rzecz, generalnie tym pojazdem, co on jedzie, znaczy co jedziemy, uciekamy, to są generalnie pojazdy, które widziałem, że bardzo często używali w speedrunach, nie? Ich. One miały jakiś taki fajny spawn generalnie na jakąś misję z taką specjalną, która bardzo blisko i do tego ich używali. Gdyby też kiedyś test zrobiłem szybkości, to one chyba były jakoś też na podium. Chyba trzecie były, czy coś takiego. Więc dobry czas generalnie. I do tego mamy dwie gwiazdki, więc musisz zgubić pościg, bo pewno tamci już zgubili. Tak zgaduję, przynajmniej. A kupiec no nie będzie zadowolony z tego, że nas ktokolwiek goni. To nieźle. O, idealnie. Idealnie nas przestali gonić. Super. I gitara, teczkę dajemy. Tylko kto dostał MVP? Kto je dostał? Kto to był? Znaczy MVP, sorry, platynę. Chyba cały czas będę się z tym mylił. Ale platynę dostałem ja tu zasługiwałem na platynę w tej drużynie. Okej, czyli prawie 1 800 000 do podziału, czy jakieś 400 tysięcy? No, prawie. O, czas na elitę, dziwo, ale elity nie ma, bo to jest za mało headshotów walniętych. Zgaduję, no, 28. Strzelałem, że właśnie będzie 30, ale no wiele no nie ma, no, 450 tysięcy to jest oczywiście całkiem spoko hajs. Oczywiście wiadomo jak za pomoc na napadzie na kasyno, to jest całkiem spoko hajs. Ale dla pana hosta, no raczej wątpię, że to się opłaca, no chyba, jest jedno chyba, no chyba, że go po prostu stać i chce dać komuś też hajs, aby miał tam na kosatkę albo na salon, różnie może być. O, w ogóle widzę, że ładnie ma salon, widzę udekorowany, no spoko, zawsze. Może go po prostu stać na to wychodzi, tego gościa. Nie straciliśmy jakoś wiele, tak jak żebym oczekiwał. Więc spoko, no. Ale tak czy siak powiem, że jeżeli dzielimy się na czterech na takim napadzie, to wychodzimy odrobinę lepiej, niż byśmy byli na Pacyfiku, jeżeli każdy by dostał po 25%. No ale no Pacyfik to trochę inna sprawa. W ogóle też te napady z mieszkania też można będzie porobić. Też może będzie być może ciekawe. Bo napady z bazy to prawdopodobnie do nich nie gra. Dobra, w każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć!